Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Budziska w pobliżu granicy polsko-litewskiej zatrzymali ciężarówkę kierowaną przez obywatela Łotwy. Mężczyzna twierdzący, że jedzie bez ładunku, zwrócił jednak uwagę celników swą zaskakującą nerwowością. Funkcjonariusze nabrali podejrzeń i skierowali auto do szczegółowej kontroli skanerem. Kierowca jednak ani myślał oddać wóz w ręce celników. Umyślnie ominął budynek ze skanerem i próbował uciec z placu, na którym odbywała się kontrola. Został jednak zatrzymany, zawrócony i skierowany na skan pojazdu. Do ostatniej chwili zaprzeczał podejrzeniom o nielegalny ładunek. Dopiero przed rozpoczęciem skanowania przyznał, że przewozi ukrytych cudzoziemców. Funkcjonariusze znaleźli skrytkę. Ta znajdowała się w przedniej ścianie naczepy, w miejscu, gdzie fabrycznie montowany jest agregat chłodni. W zamaskowanym pomieszczeniu było ukrytych 20 cudzoziemców, których przekazano placówce Straży Granicznej w Rudce Tartak. Funkcjonariusze straży przejęli także ciężarówkę, którą przemycano obcokrajowców. Kierowca za próbę przemytu osób został aresztowany przez sąd na okres 3 miesięcy.